Renata Grochal, Onet Opinie, witam państwa. Naszym gościem jest dzisiaj były poseł, senator koalicji obywatelskiej, Krzysztof Brejza. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Właściwie powinnam powiedzieć, drogi panie senatorze, 20 milionów na szpiegowanie pana Pegasusem. Dosyć dużo pieniędzy ma państwo, PiS, prawda? Nie wiem co powiedzieć, bo cała ta historia, którą badaliśmy, badamy od kilku lat, jest mieszanką thrillera, horroru, momentami filmu zupełnie abstrakcyjnego i surrealistycznego. Gdyby służba bezpieczeństwa. Miała Pegazusa w latach 80. i gdyby była taka możliwość, to z pewnością agenci SB by to robili. I mam wrażenie zatoczenia koła w perfidii um, z państwa PiS i tak do powrotu rzeczywiście do metod lat 80. Um, moja rodzina tego doznała. Przez e, pół w roku. Mój e, ojciec roku. też był robiony Pegazusem. Przepraszam. Był robiony Pegazusem. Był robiony Pegasusem, tak, w 2019 roku. Robiona była moja asystentka, natomiast mój ojciec był robiony przez SB również i dostrzegam niestety analogię funkcjonowania struktur państwa i to jest bardzo niebezpieczny sygnał i oczekuję wyjaśnienia, teraz otwartą też przybicą przez, przez ludzi za to odpowiedzialnych. Panie to jest... senatorze, ale przez pół roku wiemy tyle, że był pan inwigilowany Pegasusem. Ostatnio superwizjer TVN wrócił do sprawy, opublikował kolejne szczegóły. Nie tylko inwigilowano pana Przeszukiwano pański telefon, ale okazuje się że też, że fabrykowano. Kiedy już nie znaleźli na pana żadnych haków, to fabrykowali materiały przeciwko panu. Od tego wszystko się zaczęło. Tak naprawdę sprawę Pegasusa wpływu na przebieg kampanii wyborczej ujawniła telewizja rządowa. W telewizji rządowej, dla przykrycia sprawy farmy troli Piebiaka w Ministerstwie Sprawiedliwości, po kilku dniach rozpoczęto ogromną nagonkę hejtu na mnie z użyciem materiałów wykradzionych z mojego telefonu sprzed wielu, wielu lat. Materiałów, które opierały się na komunik komunikacji SMS były poprzerabiane, zafałszowane do kontekstu przestępczego. Również, co ważne i co wiemy, dzięki superwizjerowi, i będziemy ten wątek rozwijać z pewnością, przedstawiano konfabulację głównej oskarżonej, byłej działaczki PiS, jako rzekome zeznania, przepraszam, wyjaś zeznania świadka złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej i telewizja powycinała konfabulację. I tymi konfubulacjami byłem atakowany w kampanii wyborczej tak, że praca sztabu była zdezorganizowana. A skąd telewizja miała materiały? Telewizja rządowa miała materiały, z, jak rozumiem, z jakiegoś śledztwa? Telewizja rządowa sama była łaskawa wskazać źródło. I tu jest też pewien paradoks, że telewizja rządowa ujawniła źródło. Źródłem była sprawa prowadzona przez prokuraturę okręgową w Gdańsku. I z tej prokuratury nastąpił wyciek w trakcie kampanii wyborczej. To jest też pewien element, bo w tym czasie byłem członkiem komisji Ambergold, badającej błędy prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. I z tej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nastąpił wyciek, i z CBA też bydgoskiego zapewne, wyciek materiałów, które miały mnie skompromitować, materiałów nieprawdziwych. Za każde kłamstwo, za każdą kalumnię i oszczerstwo użyte przez pracowników TVP Założyliśmy sprawy. W związku z tym, że pracownik TVP, pan Pereira, nie odbierał pozwów w tej pierwszej sprawie, która dotyczyła rzekomego nielegalnego finansowania mojej kampanii wyborczej, były problemy, musieliśmy komornika wysłać. Postanowiliśmy pozwać spółkę. Spółkę pozwaliśmy również za każde kłamstwo użyte w tych materiałach. Sprawy się toczą w sądzie cywilnym. Panie senatorze, ale, ale jednocześnie... Do tej pory ani panu, ani pańskiemu ojcu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Nie jesteście oskarżeni, nie macie spraw w sądzie. Więc to jak pan odbiera nie, to? Że... Nie, po kolei. Będziemy te sprawy też naświetlać. Nigdy nie byłem wezwany, nigdy nie byłem przesłuchany. E, e, zarzut postawiono mojemu ojcu dla przykrycia sprawy Pegasusa rok temu zupełnie absurdalny, z 231, dotyczący zmiany organizacyjnej w urzędzie i tego, że jakaś osoba bez jego wiedzy wydrukowała ulotki za 530 zł. Za 530 zł? Dlatego mojego ojca atakowano Pegasusem za setki tysięcy złotych. Sprawa dotyczy oczywiście tak zwanego wątku. W nieprawidłowości w fakturach w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu, ale same te czyny przestępcze, z którymi mój ojciec ani ja nie miałem nic wspólnego, zostały przeniesione z poprzedniego miejsca pracy głównej, głównej oskarżonej, organizatorki tego procederu, byłej działaczki PiS. I w telewizji rządowej też w trakcie tych nagonek nigdy nie podniesiono, że organizatorką tego była działaczka PiS. No ale, się, e, ale ją superwizjer jako osobę wiarychą, ujawnił, no? że ta kobieta... Ujawnił, to był proceder, Superwizjer ujawnił, chcę to tylko był, wyjaśnić, ujawnił, że ta kobieta, która zeznawała przeciwko pańskiemu ojcu, że ona się wycofała z, ze swoich zeznań, które składała. Z wyjaśnień. Jest tak, że zeznanie świadek pod odpowiedzialnością karną, natomiast to były wyjaśnienia podejrzanej, która niestety może w polskim prawie... Kłamać, wyjaśnienia nie podlegają rygorowi odpowiedzialności karnej. W telewizji było to zupełnie inaczej przestawiane, natomiast ona była zupełnie niewiarygodna w momencie zakładania nam kontroli operacyjnej, ponieważ wystarczyło spojrzeć do akt sprawy i wiadomo było, że ona robiła to samo w poprzednim miejscu pracy, działając w PiSie, kiedy mój ojciec jej nie znał, w ogóle nie zatrudniał. Czyli Ludzie, którzy to organizowali, w momencie kierowania wniosku o kontrolę operacyjną, która i tak była nielegalna, z użyciem nielegalnego narzędzia, doskonale wiedzieli, że my jesteśmy w tej sprawie czyści, nie mamy z tym nic wspólnego. Natomiast dodam tylko ten zarzut o te 530 zł dla mojego ojca, który jest perfidny, śmieszny i podły. Postawiony został w dniu, w ubiegłym roku w dniu, kiedy pozwaliśmy z kolei Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński dla wytłumaczenia sprawy Pegazusa użył ogólnej insynuacji, że ja występuję w poważnym kontekście w sprawie Inowrocławskiej. Jest tam podejrzeniem poważnych przestępstw. Skierowaliśmy pozew. 10 stycznia opublikował informację o pozwie rano Onet. Po pięciu godzinach agenci wpadli, żeby mojemu ojcu postawić zarzut o 530 zł. Natomiast sprawa jest, jest. A dlaczego on nie został objęty tym dużym aktem oskarżenia, w którym występuje tyle osób? Dlatego, pani redaktor, że mój tata ze sprawą lewych faktur na zamówienie pluszowych wiórek reklamowych, długopisów reklamowych albo dmuchanego zamku, bo to jest taka sprawa. Nie miał nic wspólnego. A czy pan myśli, że bydł któryś prokurator zdecyduje się pomawiali. go oskarżyć? Bo superwizjer nawet publikuje takie domniemania, że żaden prokurator nie chciał stawiać zarzutów pańskiemu ojcu, więc zarzuty zostały napisane w CBA. Pani redaktor, ta sprawa jest uszyta bardzo grubymi nićmi na wielu poziomach. Od poziomu też lokalnego. Świadkami w tej sprawie byli znajomi Zbigniewa Ziobry, i moim zdaniem miało to też znaczenie, poprzez poziom regionalny w samym CBA, poprzez prokuraturę regionalną i okręgową, której się wtedy naraziły działając w komisji śledczej, ale oczywiście ta sprawa miała też wymiar krajowy. Mi podsyłano sfałszowane SMS-y, wgrano mi gigabajt danych. Niektóre z tych SMS-ów w kampanii wyborczej zawierały odnośniki, jak ustaliłem, do analiz wyborczych. Odsyłano mi spreparowane analizy wyborcze. Pan był wtedy, przypomnijmy, szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj się okazuje, że nie tylko pan był inwigilowany Pegazusem, ale też prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który przygotowywał pakt senacki opozycji na wybory w 2019 roku. Jak pan na to patrzy i czy pan nie obawia się, że takie procedury może już nie Pegazusem, ale bardziej skomplikowanymi innymi, Programami szpiegowskimi będą stosowane w najbliższych wyborach, w kampanii. Ja uważam, że nie ma już polityki, że to nie jest polityka. To, co zrobiono przy użyciu Pegasusa, nam jako koalicji obywatelskiej w trakcie wyborów, to nie jest nawet Watergate. Watergate w Stanach to była próba założenia podsłuchu. Tutaj była permanentna inwigilacja członka komisji śledczej badającego fatalne błędy układu prokuratorskiego w Gdańsku, ale też rozbicie pracy sztabu, inwigilacja sztabu, w kluczowych momentach włamania, przejmowanie wiadomości z telefonu, również Jacka Karnowskiego wcześniej oczywiście. Infiltracja sztabu, to nie jest polityka i to nawet nie jest Watergate. A plus niszczenie człowieka. Znaczy wobec mnie, wobec mojej mamy, taty, mojej żony wyprodukowano kilkaset materiałów TVP opartych na kłamstwach, Pozwaliśmy. Jest szereg pozwów. Będziemy kierować kolejne w związku z informacjami, też superwizjera ujawiającymi skalę tej sprawy. To nie jest normalna polityka i wszyscy przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych muszą zdawać sobie sprawę, że podnownie wybory zostaną przeprowadzone przez służby nadzorowane przez wiceprezesa PiS, Jaros... PiS Kamińskiego. I będą to wybory niezwykle brudne. I bardzo mi też zależy, podnosząc ten temat, na takiej świadomości wśród ludzi, jak bardzo jest to patopolityka i jak bardzo te wybory będą prowadzone przez służby. Chodzi mi o to, żeby nasi widzowie, słuchacze, polacy byli wyczuleni. Na wszelkie wrzutki, na wszelkie prowokacje z udziałem służb specjalnych, z udziałem telewizji rządowej, posuną się ci ludzie do wszystkiego, bo to jest układ przestępczy. To, A czy Pan zamierza pozwać jest... państwo polskie, jeśli nie zostaną Panu przedstawione żadne zarzuty? Czy Pan pozwie państwo polskie za to, co Was spotkało? Panie redaktor, jestem na etapie śledztwa w sprawie Pegasusa, w którym nawet państwo PiS uznało mnie za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie. Moje życie zostało zinfiltrowane do roku 2010, bo to było tak, że wpierw mnie badali w wątku pluszowych wiewiórek i zamków dmuchanych lewizny organizowanej przez tamtą panią, z którą wspólnego. Później zdobyto stare moje SMS-y sprzed tej sprawy, Próbowano znaleźć w tych SMS-ach cokolwiek na mnie, zastraszano ludzi, co też ujawnił superwizjer, grożono świadkom, nie znaleziono ostatecznie nic. I ten wątek też jest badany, jak ujawnił superwizjer przez prokuraturę, nawet pisowską. Wszczęli śledztwo. Ja będę walczyć z państwem PiS. Wierzę, że. No ale władza PiS dzisiaj reprezentuje państwo polskie. Czy pan pozwie państwo polskie? Redaktor, zastosowanie Pegasusa bez podstaw, jak się okazuje. No jestem, bo nie jest pan żadnym można gangsterem. Powie można powiedzieć, że to trwa. Bo to samo państwo PiS przyznało, wszynając śledztwo, w którym uznało mnie za pokrzywdzonego, państwo PiS przyznało się do, szeregu, do, do możliwości popełnienia przez ludzi Ziobry, ludzi Kamińskiego szeregu przestępstw wobec mnie. A ta sprawa jest piramidą przestępstw i to, co ujawnił też superwizor, to gwarantuje pani redaktor, jest wierzchołkiem niestety góry lodowej. To jakaś odpowiedź na moje pytanie? Jestem już pokrzywdzonym i można powiedzieć, że sprawa karna się toczy wobec państwa PiS, którą państwo PiS samo na siebie wszczęło. Ale panu uważa, że powinien pan dostać jakieś zadośćuczynienie za to, co pana spotkało i pańską rodzinę? Pani redaktor, pieniądze nie mają znaczenia. Ja walczę o oczyszczenie nazwiska, które w sposób bardzo podły było w kampanii wyborczej zarzucane kłamstwami. I to jest, wie pani, co jest najgorsze w tej sprawie? Że ci ludzie, w, już po ludzku, ci ludzie w służbach od początku wiedzieli, że to są konfabulacje. Poszli w Pegasusa, żeby znaleźć coś innego. Przy pierwszym strzale wiedzieli, że ta kobieta konfabuluje. E, I posunęli się, wiedząc, że nie postawił mi żadnego, żadnego zarzutu, że to są kłamstwa. Posunęli się do tego, że po kilku miesiącach wypuścili przeciek do telewizji rządowej. Pan to nazywa, że to oparciu, jest ciąg technologiczny? To jest ciąg technologiczny, tak? Służby Czyli w oparciu, działają o, w oparciu razem o zweryfikowanie mediami. negatywne, zweryfikowanie kłamstw, pomówień. To jest bardzo też ciekawe, skąd, skąd się to wzięło. Dlaczego oni nie weryfikowali tego wcześniej jeszcze przed kontrolą? Dlaczego w ogóle ta osoba posunęła się do konfabulacji? Bo bardzo jestem ciekaw, czy pytanie superwizji jest zasadne, czy była zinstruowana, ale posunęli się w momencie, kiedy wiedzieli, że jestem czysty, procesowo, operacyjnie, prześwietlając całe moje życie, posunęli się do podłego przecieku, do szczujni, do telewizji rządowej nazwali to zeznaniami świadka, te kłamstwa, spreparowali materiały też z mojego telefonu wykradzione Pegasusem i jeszcze oczekiwali, żebym ja przyszedł do strefy starcia, gdzie miały być puszczane rzeczy wykradzione Pegasusem w kampanii wyborczej. Do programu, do programu strefa starcia. I gdzie ja miałem, nie mając wiedzy, bo zrobili przeciek, przeciek nielegalny, gdzie ja miałem dyskutować z czymś, z anonimowymi, jakimiś rzekomymi, dziś już wiemy, że to nie były zeznania świadka pod odpowiedzialnością karną, gdzie oni już wiedzieli, że moja kampania była prawidłowo rozliczona. Panie senatorze, ale co zrobić ze sprawą realizem. Pegasusa, jeśli opozycja dojdzie do władzy? Prawo i sprawiedliwość nie chciało się zgodzić na komisję śledczą w tej sprawie. Jest komisja senacka, jest specjalna komisja w Parlamencie Europejskim, przed którą pan też zeznawał. Jak te sprawy, zakończyć, rozwiązać używanie, nadużywanie przez służby różnych instrumentów do inwigilowania, jeśli opozycja dojdzie do władzy? To jest klucz. Pracuje zespół koalicji obywatelski, złożony z ekspertów. Pod przedstawiony będzie kodeks pracy operacyjnej. Bardzo nam zależy na tym, żeby osoby, które, wobec których służby podejmowały takie działania, miały prawo być poinformowane. Miały prawo też zweryfikować, czy słusznie, czy niesłusznie te działania były prowadzone. Bardzo zależy nam na zwiększeniu roli Komisji do Spraw Służb Specjalnych w polskim Sejmie. Proszę zauważyć, że ta, zauważyć, że ta komisja obecnie w ogóle nie pracuje. Znaczy, zanim PiS, dochodząc w 2015 roku, ruszył na Trybunał Konstytucyjnego, na prezesa Rzeplińskiego, na KRS, Pierwszą zmianą na pierwszym posiedzeniu była zmiana regulaminu Sejmu i zniesienie przewodnictwa w komisji służb specjalnych. Tak, ale A... może problemem jest też to, że sądy nie dostają informacji instrumentów o instrumentach, którymi są inwigilowani, podejrzani. Kiedy służby występują o zgodę do sądu, to sąd, sędziowie mówią, że oni nie wiedzą, czy mają być inwigilowani, podejrzani Pegasusem, czy to jest jakiś inny jakiś też system środek. Inny. Zgodnie zresztą z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Służba też w moim przypadku powinna wpisać środek. Ten środek nie został wpisany. Zresztą to, co mówiła pani prokurator Marzena Kowalska, była wiceszefowa prokuratury generalnej, bardzo doświadczona prokurator, że dostali, wyłudzili zgodę na bazie konfabulacji celowo niepotwierdzonych na miesiąc, a zaciągnęli mi wiadomości sprzed 10 lat, co było wyjściem poza kontrolę operacyjną, czasową ale również użyciem oczywiście narzędzia nielegalnego, bo Pegasus, jak wiemy, też z raportu Citizen Lab wynika, Pegasus wgrywa wiadomości, potrafi manipulować strukturę plików, manipulować strukturę wiadomości. Proszę mi powiedzieć, jeżeli ja od członkini sztabu dostawałem SMS-y spreparowane z rzekomymi analizami wyborczymi. Ona tego nie ma w telefonie. Jeżeli grafik podsyłał wiadomości, jakieś, których on nie ma w telefonie, które były tak zwanym phishingiem też wgrywanym, proszę powiedzieć, jaki to ma walor? W państwie prawa. Przecież można każdemu podrzucić każdą rzecz. Niezmiernie jestem wdzięczny tym ludziom, że powiem, to jest sarkazm, że oni nie posunęli się w tej podłości perfidii do wrzucenia treści treści o charakterze przestępczym no nie znaleźli nic totalne Panie senatorze musimy A, Ale możemy do końca? możemy wyobrazić sobie obywateli którzy narażą się władzy którzy znajdą w telefonie nagranie Tak ale chcę pana zapytać na koniec tak? czy pan próbował podejść kiedyś w sejmie do Mariusza Kamińskiego i yy, nawiązać z nim rozmowę właśnie dlaczego pan był inwigilowany z, jakąś reakcję go poprosić próbował pan czy nie czy mijacie się. W... Ja mam z osobą, która popełniła przestępstwo wobec mnie, moich bliskich, która stworzyła grupę przestępczą, tak naprawdę stała na czele tej grupy przestępczej. Ja mam rozmawiać? Ja mam pytać. A pani, pani redaktor, czy nasi widzowie, kogoś, kto wpadnie w państwu do domu, wyłamie okna. Rozkradnie dom, czy po, po, potem podchodzi się do takiej osoby, jeżeli będzie złapana, i, i pyta się ją, dlaczego to zrobiłeś? Czy naradziłem się tobie czym, czymś? Wiem, że się naraziłem, ale to jest mój, mój obowiązek. Za to ludzie płacą posłowi opozycji. Mam instrumenty kontrolne, żeby odkryć nagrody Szydło, żeby działać w komisji Ambergold, która miała zniszczyć Donalda Tuska i Platformę. Nie udało im się. Historia z prokuratorami też była inna. Mi nie dano możliwości opowiedzieć historii o prokuratorach awansowanych przez świeczkowskiego. Bo świeczkowski wcześniej kierował wniosek w imieniu tak. żeby mnie kontrolować. To nie jest moja wina. To jest mój obowiązek, realizacja mandatu posła senatora i robię to godnie, uczciwie. Niczego w życiu złego nie zrobiłem, o czym oni wiedzieli. A czy pan wystartuje w najbliższych wyborach do parlamentu? Ja zrobię wszystko, żeby opozycja demokratyczna wygrała i żeby obywatele w Polsce Mogli liczyć na zmianę w stylu rządzenia i na to, żeby Rzeczpospolita zawróciła z drogi kryzysu i upadku, ponieważ struktury Rzeczpospolitej są obecnie niszczone przez grupę przestępczą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Brejsa. Ja się z Państwem żegnam, Renata Grochal. Do zobaczenia.